Kochani, dziś znowu nakręcam dla Was vloga. Jest godzina 9:30. Ja niedawno wstałam, zjadłam śniadanie i za chwilę będę musiała się ogarniać, ale po prostu tak mi się jeszcze nie chce wstawać z łóżka. Na godzinę 11 jestem umówiona do fryzjera, także dzisiaj zabieram Was ze sobą i spędzicie dzień ze mną. Zobaczcie, kto tu siedzi u mnie na balkonie. Dobrze, kochani, ja już się pomalowałam. Wystarczy mi się teraz ubrać, posprzątać kosmetyki, które zostawiłam. I będę pewnie powoli wychodziła. Troszeczkę tak się zastanawiam nad ścięciem włosów, trochę mi szkoda, bo już mam takie długie, ale końcówki już są strasznie suche, a poza tym jednak chce mi się jakiejś zmiany, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem Wam, że ten tusz, który kupiłam, jest naprawdę spoko. Fajnie wydłużył mi te rzęsy i podkręcił. Jedyne co, to mam zastrzeżenia, bo strasznie dużo się go nakłada na te rzęsy, ale myślę, że to może być moja wina, bo wsadziłam go do lodówki, bo niestety wszystkie moje tusze zasychają w przeciągu miesiąca i myślę, że to dlatego, że u nas w mieszkaniu jest strasznie gorąco. Myślę, że rzęsy wyglądają naprawdę spoko, jak możecie zobaczyć. Są fajnie wydłużone i podkręcone. Kochani, ja już jestem po fryzjerze, obcięłam aż ponad 10 cm i po prostu nie mogę w to uwierzyć, bo ja zawsze podcinam same końcówki i dla mnie 10 cm to jest naprawdę dużo. Ja nie pamiętam, kiedy ja miałam takie krótkie włosy, ale jakoś się myślę przyzwyczaję, przynajmniej teraz są zdrowe. Dobrze, kochani, ja już troszeczkę odpoczęłam, poleżałam troszeczkę, posiedziałam na Instagramie, na Facebooku, a teraz idę do rodziców na obiad, później spotykam się z moją koleżanką, także zabieram Was ze sobą.
kochani, ja już wróciłam do domu. Spotkałam się z Kasią, troszeczkę nagrywałam, więc coś Wam na pewno wstawię i będziecie mogli zobaczyć. Teraz właśnie wróciłam do domu, coś zjem pewnie i już będę sobie odpoczywała. W sklepach już powoli zaczyna być świątecznie. Zobaczcie, co kupiłam Danielowi. Pewnie się ucieszy, jak przyjdzie z pracy. Kochani, ja już zmontowałam filmik, za chwilę zacznę go wstawiać i powoli będę się kładła spać, także dobranoc.